Dzień dobry, kochani. Z tej strony Farmer 6812. Zapraszam na mapkę PGR Wspólnota Wieś Moleńka. Otóż, jak widzicie, mamy tutaj jakoweś przestery na shaderach, ale cóż tam. Tak jak mówiłem, ta gra ma parę błędów. Pierwszy błąd, ta mapka ma parę błędów. Pierwszy błąd jest taki, że... O, właśnie, się zaczyna. Poczekajcie. Pierwszy błąd jest taki, że tak powiem, te gospodarstwo, które tutaj... O, to jest moje gospodarstwo, ale mapa uważa również, że tego też jestem właścicielem, tak? Tego terenu. W zasadzie tych wszystkich rzeczy jestem właścicielem. Jest tutaj, stąd jest duży problem. Dlatego tutaj mam tyle rzeczy. O, kurki trzeba nakarmić. Aczkolwiek one nie dają jajek. Ale cóż, trzeba to trzeba. Nakarmimy te kurki. Może z czasem jakieś jajca dadzą. Chociaż może, czy to ma większy sens. Ja myślę, że my po prostu sprzedamy te kurki i tylko sobie zostawimy parę sztuk. No jest. Tutaj mamy tych kur. Tak naprawdę 40, tak? I my je sprzedamy. Zostawimy sobie tylko 6. Aha. Jak zostawimy 6, to musimy trochę to rzucić. Albo dychę zostawimy. Dychę zostawimy, a resztę sprzedamy. Nie są to duże pieniądze, ale te kury i tak nic nie produkują, więc bez sensu. Więc je sobie sprzedamy. Okej, teraz byśmy znaleźli taczuszkę. I gdzież ta taczka stoi, jak pragnę wolnej soboty. No słuchajcie, gdzieś tu musi być. Tu jej nie ma. Tu gdzieś stoi, nie. Ja tu się muszę wam przyznać, że po tych wszystkich tutaj walkach z moim tym, zobaczcie, takiego kupiłem Jan Pola do rozsiewania nawozu, ewentualnie wapna. Nieduży, ale też ładnie się prezentuje. Ja może tak tą taczkę znajdę. No właśnie. Od razu lepiej. Tu gdzieś to ona była. A, przy kurczakach praktycznie. No dobra. To nakarmmy te kurczaki. Żeby głodem nie przymierało, aczkolwiek nic nie produkują. No ale... Kto wie, może uda mi się dogadać z autorem mapki i te kurczaki zaczną coś produkować. Dobra, weźmy w takim razie jeszcze, czy my mamy tutaj skąd to nasypać? Pszenica, jęczmień, owieś. Jeśli kto wie, jak skasować te cienie, to zapraszam. Nie, tutaj nic nie mamy, ale gdzieś mamy jakieś żarcie dla tych. Gdzieś tutaj było. Tylko gdzie? Tu były nawozy i wapno. Tam były nasiona. A
Jaka skleroza chodząca ze mnie, co tutaj jest? Nie, tutaj nic nie ma. Słuchajcie, kochani, no nie wiem, czy ja mam żarcie dla tych cholernych kur. Naprawdę, gdzieś skitrane, ale nie wiem gdzie. Wyskok. Tak, bo to są ziarna. Ale ja im nie chcę ziaren dawać. Dobra, na tą chwilę to nie jest duży problem, gdyż one jeszcze mają co jeść. A my mamy robotę do zrobienia. Więc odstawmy tą taczkę gdzieś, co by nam się tutaj za bardzo nie kolebała. I co my mamy teraz do zrobienia w październiku? Na sprzedaż to my chyba nic nie mamy. Dokładnie. Do sprzedania mamy tylko marchew, ale marchew, a i bawełnę przecież. Dobra. Marchew to najlepiej będzie chyba jednak w styczniu. Tak, w styczniu. Więc styczeń już za chwilkę, a bawełna. No, bawełna gdzieś tu jak zwykle jest ukryta. Tu jest. A bawełnę w marcu. Jaka teraz cena jest? 2400 niemal, a max jest 2500. To nie będziemy się tutaj za bardzo rozwozić. Bawełnę sobie pojedziemy teraz sprzedać. Na razie może zostawmy, bo pojedziemy sprzedać bawełnę. To jeszcze nie wiem co prawda gdzie, ale gdzieś pojedziemy. Pamiętacie, ostatnio żeśmy zbierali tym bawełnę. Myślę, że możemy to zwrócić przy okazji. Tak jest. Klimatyczne. Teraz ustawmy sobie, gdzie jedziemy z tą bawełną. Oznacz miejsce i jedziemy. Przy okazji zobaczymy, co my tu mamy do zrobienia na tym polu. Tutaj orka się odbywa, więc będziemy orać. Okej. Ale może już nie tą ładowarką tym razem. Tylko weźmiemy jak należy traktor. A teraz pojedziemy zobaczyć, jak ta mapka się prezentuje. Oj, zobaczcie. Jedziemy sobie tym traktorkiem. Tu jest jeszcze kawałek mojej gospy. Tu już jest sąsiad. Czyli to miejsce, gdzie mnie respi. Też uważa, że to jest moje. Tu mamy taką niedokończoną budowę. Będzie kolejny sąsiad. No, widzę, że tego skupu już niedaleko. Tak, tu mamy o znajdźkę, ile dobrze widzę. Tu mamy sklep elegancki. Okej. No i tu mamy ten skup. No to spróbujmy. Zobaczmy, ile my dostaniemy za tą bawełnę. 10 tu możemy już to wysypać. Jak to sypie tył. Chyba mam włączony czy wyłączony ten znacznik.
To go sobie włączymy. Nie, włączone. No to gdzie ten znacznik? Aha, tu może to nie tutaj, a zobaczmy z drugiej strony tego budynku, czy to przypadkiem nie jest gdzieś tam. A, tu jest wyładunek. No to zobaczmy jeszcze raz, dlaczego to nie chce mnie tutaj przyjąć. Tam jest zboże. No, tu powinna być bawełna. Ale coś nie działa. No, coś zmienimy. Lewa, prawa, tył. Bawełna nie jest tu przyjmowana. No jak nie jest? Skup wełny. Jeszcze raz popatrzmy. Oznacz miejsce. Czyżbyśmy napotkali na jakiś kolejny bug? Nie, no to jest tu. No i my tu jesteśmy. Skup wełny. Tak, to jest skup przy drodze, a tu jest skup wełny. Przepraszam, chyba zahaczyłem o mikrofon. Tylko w takim razie, gdzie ta bawełna jest przyjmowana? Dobra, zobaczmy, że coś jest z tyłu jednak. No, z tyłu są różne takie dziwne silosy, ale nie ma żadnego znacznika. No, zobaczmy, czy tutaj. Z której strony ja władowuję tył. No. I tutaj też nie. No, moi kochani, to mamy zagwózdkę, bo bawełna nie jest nigdzie przyjmowana. Zobaczmy, może ją do sklepu oddamy. Coś tak nieładnie, ale zjedziemy. Nie, no bawełna też tu nie jest przyjmowana. No, moi kochani, ta bawełna to ewidentnie tutaj powinna być przyjmowana. No i teraz jestem w czarnym tyłku, bo mi te skupy nie działają i nie wiem dlaczego. Nie ma innego miejsca, gdzie mógłbym tą bawełnę sprzedać. Co my teraz mamy? Kierunek wyładunku lewa. No, spróbujmy tak. Ale się w ogóle nie świeci, żeby chciało tutaj ten wyładunek przyjąć. Bawełna nie jest tu przyjmowana. No to nie fajnie, moi kochani. Jak nie jest, jak jest. Skup wełny. Oznacz. No, w mordę, że ja tu jestem. Na tej mapie są jeszcze jakieś inne skupy? Sklep, tartak, skup przy drodze, skup wełny. No tutaj, no dobrze jestem. I dlaczego nie mogę tego kupić? Czy sprzedać? Kruszarka.
tylko jedno miejsce na tą wełnę i mi jej nie przyjmuje. Ale to jest kub wełny, a ja mam bawełnę. No to ona na jedną wychodzi. Bawełna. A wełna, jeszcze zobaczmy. A wełna, skup, zbóż i Jaromir. Gdzie jest ten Jaromir? Aha, tam. A skup, zbóż. Skup, zbóż. Tu. Skup, zbóż. Niby tu przyjmują wełnę. No pojedźmy, zobaczmy. Może bawełnę też przyjmą. Kierunek wyładunku zróbmy tył. Bo tutaj ewidentnie, jeszcze inaczej spróbuję podjechać. Ale ewidentnie ma mnie w pompie i nie przyjmuje. Ach, ha, ha, ha. Taka pikna mapka. No nie fajnie. Jeszcze spróbujmy tak podjechać. Bliżej może tutaj tej strony. Najpierw prawej. A nóż widelec zaskoczy. No, zaskoczy, bo nie mogę przyczepy w ogóle przesunąć. Taki jestem zaskoczony. No dobra. Ale nie. Nie jest tu przyjmowana. No dobra, ewidentnie nie jest tu przyjmowana. To pojedźmy w takim razie. Tak, to było tutaj. Skup zbóż. No nie jest bardzo daleko. Tak, w którą to stronę? To chyba tu. Nie, w drugą. Jak to jest na tej mapie? No tak przodem, jak jestem ustawiony. Po lewej stronie coś powinno być. Tak, i chyba jest. No dobrze, no kochani, kochani, tak to jest z tymi mapami z modów. Coś tutaj nie do końca dopracowane, ale mapka i tak mi się podoba jako taka. Golne, wasze zdrówko. Mapka mi się oczywiście bezalkoholowym. Mapka mi się bardzo podoba. Zabudowania mi się budowają. Patrzę, tu jest kolejne gospodarstwo. Eleganckie i pewnie też jestem jego właścicielem. No cóż, no wymaga poprawy, naprawdę. Ten skup bawełny, który nie przyjmuje bawełny, to jest lekka porażka. I to byśmy gdzieś tutaj chcieli chyba wjechać na teren. O, to elegancko się otwiera. I zobaczmy, co on mi tutaj powie a propos tej bawełny. No, chwila prawdy. I tu bawełna też nie jest przyjmowana. Dobra, pojedźmy, chociaż się zatankujmy. No ale tankować proszę bardzo, możemy. Tędy przejedziemy. Nie, to jakiś chodnik jest, to musimy nawrócić. I spróbujmy tam, przy tamtym końcu tego skupu. Moglibyśmy wyjechać de facto.
Żeby to nie było takie głupie, no ale okej, przycisnęliśmy się jakoś. Ach kurczę, a miało być tak różowo, no. Tutaj to raczej okopowe. No ale spróbujmy. Nie jest tu przyjmowane. Jedźmy jeszcze do końca i po drodze jeszcze raz wrócimy na tamten skup, a nuż widelec nam się uda. Bo jeszcze ten drugi skup jest na końcu z prawej. Ta, no to nie fajnie, że te skupy nie działają dla bawełny. Być może, że dla zboża działają, ale mapa wygenerowała mi bawełnę, przy której się setnie bawiłem. Jeszcze raz, wasze zdrowie bezalkoholowym. No ale niestety, jedyny skup bawełny zachowuje się nieładnie. I teraz, jeśli ja chcę dalej tutaj tą zabawę kontynuować, o, lusterka są straszne. Jeśli miałem dalej tą zabawę kontynuować, to wydaje mi się, że musiałbym. Jeszcze spróbujmy tak podjechać po Bożemu, czyli od prawej strony. No i zobaczmy, co ten skup teraz powie. Jak to daleko jestem? No już mógłby łapać. Nie. Bawełna nie jest tu przyjmowana. No i taka to oto niespodzianka nas spotkała. Dobra, jedźmy turystycznie tą mapką do następnego miejsca, gdzie jest przyjmowana wełna, czyli to był Jaromir, tak? Tak, tu jest przyjmowana wełna. Poba wełna, skup wełny i to jest Kiszka. Dobra, jedźmy do tego Jaromirka. Tak, tu mamy wioseczkę, mamy trochę ciągniczków stojących. Tu się drzewa kładą na ulicę, widać rzadko jeżdżone. Co to tutaj jest? Zlewnia mleka. Jak ona się nazywa? Krasulka. No tak, zlewnia mleka. To tu wełny też nie sprzedamy, ani bawełny. Nie, chyba w prawo jednak jedziemy. Tak jest, jedziemy w prawo. Tu się kończy nasza wioska, Molenka. No to jedziemy. No, nie wiedziałem, że mnie taka tutaj przygoda spotka, że nie będę mógł tej wełny sprzedać, więc chyba będę musiał poszukać jakiegoś moda i zainstalować u siebie. I tym modem to będzie chyba, i to od razu zdradzę, sekret. Pewnie będzie Sell Everything Container, którego widziałem gdzieś już u jakiegoś youtubera, działał w zasadzie bez zarzutu. No ale jak nie znajdę miejsca, gdzie będę mógł sprzedać bawełnę, no to wypadałoby jednak coś tu dołożyć. O, tutaj jest kawałek drogi do tego skupu, jak on się tam Jaromirek nazywał. Takie mamy krzywe pole na górce, też ciekawa opcja, bardzo duże. Słuchajcie. Pięknie tutaj zacieniona dróżka z pole słoneczników.
Tak sądzę, albo o tej porze, to październik, to już chyba powinno się je powoli zbierać, czy się mylę. Tak sądzę, że tutaj raczej powinno być do zbioru. No i tu dojeżdżamy skup zbóż. No i to się nazywa skup zbóż. A kurczę pieczone. Tworzy się. Sam sobie muszę otworzyć. Dobra. Nie ma problemacji. Zobaczmy, czy ten gamoń przyjmuje tą bawełnę. Także no to jest kolejny mankament tej mapy, że nie idzie sprzedać bawełny. Bawełna nie jest tu przyjmowana. No to się tylko przejechałem turystycznie obejrzeć. Słuchajcie, ładnie to wygląda. Nie mogę powiedzieć. Wielkie silosy. Fajne, fajne. Tylko bawełna niestety nigdzie nie jest przyjmowana. A co my mamy po drugiej stronie tej mapy? Po drugiej stronie mamy ciepłownia. No to raczej nie. Skup zbóż, mały silos, jakieś gospodarstwa są. No i stacja wapnowana, skup ziemniaki, buraki, ziarenko, handlarz zwierzętami, sklep. No i skup wełny, jak w mordę jeża. Coś tu się tutaj mi nie podoba. Jedźmy jeszcze raz do tego skupu wełny. Spróbujmy to wysypać. Zobaczymy, co to się wydarzy wtedy. Jest ciepłownia. Oj, chyba tylko nie w tą stronę, bo tam się mapka kończy. Spróbujmy zawrócić. Tak, słuchajcie, się to prezentuje, cały ten nasz zestaw. Kurczę, jestem mocno zawiedziony i obawiam się, że będę musiał zatrzymać za chwilkę nagrywanie i zainstalować moda, żeby cokolwiek dalej na tej mapie tutaj podziałać, bo chcę tą bawełnę koniecznie sprzedać. Nie będę tego ukrywał. Tak, tam na horyzoncie widać kolejne jakieś wielkie silosy. Tutaj kolejne mamy pola. Pola są zróżnicowane, jak widzicie, są pod górkę. Są duże raczej, także bardzo sympatyczne do pracy. Tutaj też jest duże pole kukurydzy. No to tutaj można konkretne maszynki użyć. Takie duże PGR-owskie bym powiedział, chociaż to jest takie mniejsze przy drzewkach. Też ładne pole. O, albo tu. Wszystkie te pola są takie nieregularne, no jak to u nas w takiej okolicy, to tylko tam, gdzie jest płasko, to one są bardziej wtedy, bardziej mają takie kanciaste kształty te pola, a w takich pagórkowatych terenach to czasem się właśnie układają w takie kształty i wszystkie są, zobaczcie, jakoś tutaj większościowo nachylone. Pod górkę z górki, także nie ma lekko. Wracamy do wioski. W mleczarni to nawet nie będę próbował tego
opchnąć, bo nikt tego do kartonu nie wtłoczy. Tak, tu też ładna zabudowa. Tak, tam na horyzoncie już mam majaczy. Skup niby naszych, kurcze, bawełny. Dobra, spróbujmy jeszcze raz w takim razie i zobaczymy, jak to się zachowa. A nos gdzieś załapie. Chyba, że ta przyczepa ma jakiegoś baga. No nie wiem. Tak, nie jest tu przyjmowana. To dziwne. A mogę tu wyładować? Nie mam dostępu do tego terenu. No dobrze. Słuchajcie, to na tą chwilkę zostańmy tutaj. Ja zrobię cięcie i poszukam jakiegoś moda, no bo to tak nie może być. Dobrze, kochanie, muszę się nad tym troszeczkę zastanowić, bo oczywiście moda mogę tylko postawić na własnym terenie i na niczym więcej. Więc ja spróbuję taki zrobić eksperyment, a gdybym to tak wysypał, nie mam dostępu do tego terenu. Nie wiem, czy ta przyczepa może jest zbagowana. Dziwna sprawa by była, szczerze mówiąc, no bo dlaczego niby? Za ostry ten zakręt. Dobra, jedźmy do przodu. Okej. Tak nieładnie, ale troszeczkę się podenerwowałem, bo przepraszam najmocniej. Bo mamy tutaj skup, który nie skupuje. Co ja tu mogę zrobić? Wybierz widok, użyj klaksonu, zmień prędkość teraz na prawo. Spróbujmy to wysypać. No zobaczmy, a nóż widelec się da to na prawo. Gdzieś. No nie. No zwyczajnie nie. Bawełna nie jest tu przyjmowana, chociaż to jest niby ten skup. Ani na lewo, ani na prawo, ani z tyłu, ani nigdzie. No tak, dobra. Cóż, no to zagramy tak trochę nierealnie, wybaczcie, i umieszczę ten skup u siebie, żeby tą bawełnę sprzedać. I zrobimy to tak, że ja sobie ten skup tam zostawię na stałe. No już trochę źle jadę. Trzeba tu jakąś zawrotkę zrobić. Okej. A moje gospodarstwo gdzieś tutaj jest w prawo. Molenka, proszę, spożywcza, tylko masz najlepsze ceny. Wszystko pięknie i do sklepu mamy blisko, można rowerem jechać. Tylko kurczę, bawełna nie idzie jej sprzedać. Cóż, no jestem zniesmaczony bardzo. Tak, tutaj sąsiad, gdzie mnie zawsze respi. Tutaj już mamy nasz teren i słuchajcie, nie wiem gdzie ja tu mogę to zrobić, poczekajcie, może gdzieś tutaj ten skup umieszczę na tą chwilę. Produkcja, punkty skupu, a tu może jest jakaś bawełna? Tak, targ rolny. No, ale to, żeby na mojej ziemi takie wielkie barachło umieszczać,
To chyba bym nie chciał. Kruszarka. Fajna. Targ. Wytwórna fortepianów. No właśnie. I tu mamy taką opcję. Albo takie coś odwalamy. Ja to mogę na drodze postawić. Chyba nie. Słuchajcie. Chyba tak tego nie chcę, albo taką tutaj płytę. Tu za 1050. Gdzie to by jeszcze mogło być? Mogłoby być jeszcze tu. Tutaj to nawet może z tym kontenerkiem? Nie. Kontenerek jest za duży. Słuchajcie, wjeżdża gdzie nie trzeba. I wygląda brzydko. Zróbmy takie coś. O, i zobaczmy, czy uda nam się to sprzedać. 1020. Jak to z drugiej strony wygląda? O, myślę, że gdzieś tu przy drodze mogłoby to być zlokalizowane. Za krzaczkiem nie rzucałoby się w oczy. No trochę się rzuciło. No, wybaczcie. Ale zobaczymy, czy to pozwoli mi sprzedać tutaj cokolwiek. Zaraz spróbujemy chyba wczytać od początku tą grę. Tylko teraz pytanie, na które to. Na którą stronę to daje do tyłu? No, zobaczmy. I bawełna też nie jest tu przyjmowana. Może ta przyczepa, słuchajcie, jest jakaś lewa. Co tutaj stoi? Napisane sprzedaj drewno. To ja nie chcę drewna. Czyżby mnie właściwy kontenerki wyciągnął? Budowa. Produkcja, punkty skupu. Tak, tu jest tylko, ale jest drewno i bawełna. Tak, drewno i bawełna, a to powinno być wszystko. Dobra, słuchajcie, to jeszcze taki przetestujemy. Gdzieś postawimy gdziekolwiek. A potem wczytamy sobie tą grę jednak. Postawimy go gdzieś, nie wiem, gdzieś tu. Okej. To jedziemy tam i zobaczymy, czy tam to się uda. R, sprzedaj drewno. No to nie. I wysypać tego też nie mogę. Dobra, zobaczmy, czy to się uda tam sprzedać. No, nie bardzo rozumiem, dlaczego z tej przyczepy nie mogę tego wysypać. Przyczepa jak przyczepa. Zaraz zobaczymy, co to tutaj się wydarzy. No, słuchajcie.
Nie chcę to tutaj się sprzedać, chociaż wydaje się, że to jest sell everything. Czy się mylę? Sprzedaj drewno. Tu jest jakiś inny badziew. Czy ja mam coś tutaj niewłaściwego? Dobra. Teren należy do mnie, to przynajmniej mogę to wysypać. I spróbujemy zrobić eksperyment. Ale tu nie mogę tego wysypać. Ale tu już mogę i to się wysypuje. Tak, i mam tego całą kupę. Dobrze, kochani, to jeszcze jedna przerwa, już ostatnia. Słuchajcie, wróciłem do was i nie bardzo mam pomysł, co z tym zrobić, naprawdę. Nie mogę tego sprzedać z nieznanych mi przyczyn. Jedyne, co mi przyszło do głowy, to to, że ta może przyczepa ma jakiegoś baga. Ale z drugiej strony, patrząc, przecież gdyby przyczepa miała baga, to by ta gra nie mówiła, że nie można tu sprzedać bawełny. Zaraz. Co tutaj jest przyjmowane? Sprawdźmy. Skup wełny, tak? Skup wełny. Co przyjmuje skup wełny? Otóż wełnę. Zobaczmy. Skup wełny. Wełna. Coś mi tutaj nie pasuje. Tak, dla tych produktów nie ma skupu. Ich nie możemy wygenerować. Słuchajcie, no skup wełny przyjmuje wełnę i bawełna. Jest tutaj, dokładnie w tym miejscu. No i teraz pytanie, o co tutaj chodzi? Tutaj nie ma nigdzie czegoś do wyładowania. Słuchajcie, mam taki pomysł. Ja się tepnę po taczkę. Wiem, że to śmiesznie brzmi, ale spróbuję sprawdzić teorię, że coś jest nie w porządku z tą przyczepą. Podejrzewam, że jak podjadę tą taczką, to będę mógł chyba na tą taczkę wysypać z tej przyczepy. Gdyż złośliwie nie mogę tego zrobić na nie swojej ziemi. Tylko kiedy ja dojadę tą taczką, będę tak jechał, jechał, jechał. No, lecisz, kurczę. Jakieś skróty? Nie, trzeba drogą iść. Człowiek z taczką. W sumie to koszulkę powinienem mu zmienić.
bo mi nie pasuje. No ciekaw jestem, czy w ogóle mogę skupić, sprzedać dowolne inne ten, jakieś płody, bo może się okazać, że to jakiś feler jest, że trzeba jakąś marchewkę wypakować i spróbować ją sprzedać, kurczę. Tak, z tego oglądu wygląda, bo ta taczka, kurczę, język mi się plącze. Taczka sama jechała. Nieprawdopodobne. Ale już 10 na godzinę, już dojeżdżamy. To przejedziemy jednak skrótem przez sklep. Tu zdążymy przed tymi panami. No i teraz pytanie, czy ja do tej taczki załaduję coś. Hop. Taczka stoi. Taki pomysł mnie napadł. Musisz zapalić. No to zapaliłem. Bawełna nie jest tu przyjmowana, a wyładować nie mogę. No to z tą taczką to mi nie wyszło ewidentnie. No dobra, pojedziemy do nas i spróbujemy tą taczkę wyładować u nas, znaczy załadować u nas. Tą bawełnę wyładujemy z tej przyczepy. No, dziwna sprawa, naprawdę. No, tutaj można by skup zlokalizować. Ciekawe, czy by mi pozwoliło. Kontenerowy. Dobra, zróbmy eksperyment. Wyładujmy to tutaj. Chwilowo niech leży. No tak na środku to słabo, ale mamy tutaj doskonały promień skrętu i myślę, że tu możemy ją wyładować. Chociaż tylko częściowo może. Po to tylko, żeby tą taczkę załadować. Albo nawet byśmy nie musieli tej taczki ładować. Weźmy sobie naszą łopatę. Czy my to weźmiemy na łopatę? A. Ciekawe. Bawełny nie mogę wziąć łopatą. Jakiś bug. Co ja mogę z tą bawełną teraz zrobić? Ot, popadli mi w kałabanie. Nie mogę tego zebrać. Jakiś bawełniany bug, słuchajcie, naprawdę. Zebrałem bawełnę i jestem w kropce. Czym mogę podnieść tą bawełnę? Mam ładowarkę jeszcze, spróbuję tą ładowarką, tylko najpierw sobie jakąś szuflę zrespimy.
Gdzie te są ładowarki? To są chyba teleskopowe. Zobaczmy, co my tu możemy do niej dokupić. Taka łyżka. Czy ona weźmie bawełnę? No, wygląda, że niespecjalnie. To jest widły do bel. Chwytak do balotów. Łyżka, która nie nabiera. Tu też nie. Tu też nie. Tu też nie. No to mamy ciekawy problem. Czym podnieść bawełnę? Zobaczmy, co w tym modzie jest. Może ten mod ma jakiś pomysł na tą bawełnę. Weźmy sobie takiego, o, kombinację. To nie. To jest obciążnik? Nie, to jest jakiś coś. Jakiś cusiek. Nie wiadomo. Czekajcie, a z tym takie same są? Tak. O, ten może więcej, co ciekawe. SPN, SPN, snow. No i teraz pytanie, czy gdzieś tutaj się znajdzie bawełna? Nie ma jak jej pozbierać, naprawdę. No jest wszystko poza bawełną praktycznie. No i tu mamy to samo. No, widzę, że bawełna to tutaj dosyć jest ciekawie potraktowana. Bo możemy tą bawełnę zebrać, ale tu nie ma bawełny. Tu też nie, tu też nie, tu też nie, tu nie. Tu. One się wielkością różnią. No jest tego sprzętu całkiem sporo. Tutaj też są jakieś widły do palet. Aha, to są różne te. No, różne ustrojstwa, nie tak łatwo widzę. Wszystko ze wszystkim. Tu mamy do kopania.
do nabierania, może tutaj któryś. Ten. No to powiem wprost. To mnie załatwiła ta bawełna na cacy. Nic z tego nie kleję. Możemy zrobić jeszcze inny eksperyment. O, co tutaj to zbiera? Buraki cukrowe. Też buraki. Buraki ziemniaki. Buraki ziemniaki. No i tu jest ta bawełna nieszczęsna. Która to bawełna? Oh my God. A czy ja tą bawełnę mogę pozbierać jeszcze raz do tego zbiornika? Ale to nic nie zmienia. Dobra, a jakie my mamy maszyny do zbioru bawełny? Takie case'y. Ciekawe. Jakby one mi zrobiły z tego. Dobra, słuchajcie, przepraszam, ta gra i tak już jest troszeczkę zrypana. Ja w takim razie sobie zapiszę. Nagrywamy to już prawie godzinę i jesteśmy w ciemnym lesie. Ja tutaj to sobie zapiszę. Nie mamy czym podnieść tej bawełny, tak naprawdę. A z drugiej strony bawełna nie jest tam przyjmowana. Dobra. Słuchajcie, spróbujmy w takim razie wziąć widły do tego naszego teleskopowego potwora. Widły do palet. No nie mam za dużego wyboru. Mogę wziąć jeszcze widły z pasem. Albo bez. To weźmy bez. Weźmy te widły i spróbujmy sobie. Pojechać tą ładowarką. Weźmiemy sobie jedną. Tego zostawimy. Weźmiemy sobie jedną marchewkę. Zobaczymy, czy to w ogóle cokolwiek można sprzedać. Zaczep jest chyba z tej strony. Ja mam tutaj funkcję. No pięknie. Wszystko działa.
Nie wiem, co prawda nie pamiętam, jak się to wysuwało, którym guzikiem, ale na myszce działa. No więc tak, jajec nie mamy, bo kury się nie niosą, nie respią. No i tutaj zdradzę wam sekret, skąd wziąć paletę. Chociaż tego nie widać, to tu jest coś. Paleta marchwi. Ja bym chciał tylko jedną. No i ona sobie tutaj stoi z jakiegoś tytułu. I my ją sobie weźmiemy na widelec. A. Albo nie weźmiemy. No ciekawe. Dobra, podjedziemy od drugiego boku. Włączymy sobie takie coś. Może byśmy to trochę rozszerzyli. Okej. No, i o co to chodzi? Ta skrzynka, zobaczcie, wylądowała tutaj. Jest jakby pod. Nie ma dziury, żeby ją załadować. A teraz troszeczkę. O, ona jest wmurowana, zobaczcie. Ona jest wmurowana, jakiś bug. Teraz się wbiłem i jestem też pozamiatany. Dobra, spróbujmy ją traktorem przesunąć. No tak. Ach, życie. Taczka, pstryk, pstryk, taczka i zrobimy tak. Jak to było z tą taczką? No chyba dobrze to robiłem. Tu mamy taczkę. Kurczę, mamy i nie mamy. Pojazdy. Dobra, kombajny. Wszystko jest włączone. Resetuj. Tak. No i taczka gdzieś wróciła. Tak, taczka. Siądź do pojazdu. Dobra, taczka wróciła. Gdzie my mamy traktor? I teraz jest ciekawostka przyrodnicza. Mamy wysypaną bawełnę, z którą nic nie możemy zrobić. Fajnie. Mamy również. Mamy również przymurowany ciągnik, bo ta paleta się jakoś dziwnie zrespiła.
Też mogę go tylko zrespić. Tak, odzyskałem gościa. No dobra, to jeszcze raz. Może byśmy znowu jedną paletę. No i zobaczcie, ta paleta już dobrze stoi, ale ta ewidentnie jakiś problem. Być może się to wiąże z tym, że ja tutaj poprawiłem tego naprawiacza, postawiłem. No dobra, ale tą paletę to już możemy zabrać. Mamy. Możemy z nią całkiem nisko jechać. I teraz pytanie, gdzie te marchewki się sprzedają? Zobaczmy, czy tutaj cokolwiek działa, jakaś sprzedaż marchew. Oznacz miejsce. Tutaj. No, to kawałek przejedziemy. Jakimś skrótem? Nie ma to większego sensu. Musiałbym po polach ciąć. W ten sposób szybko odzyskałem taczkę. Ale nie mam jak pozbierać bawełny. Zobaczcie to. Ajajajaj. Ta marchewka mi nie spada. Jak to elegancko jest trzymana. Tak to wygląda. Okej, ja w dobrą stronę jadę. No tak, w dobrą. No i cóż, tak to wygląda. Przetestowaliśmy mapę i nie możemy sprzedać bawełny z jakiegoś powodu. Nie możemy jej w ogóle przeładować nawet na coś innego. Tak, tutaj już byliśmy. Teraz pytanie, czy jak ja tu położę marchewki, to co się wydarzy? O, marchewkę doskonale sprzedaję. Marchewkę nam sprzedały. Dostaliśmy jakieś psie pieniądze za to. Dobra, zrobimy skrót przez pola. Zobaczymy przy okazji, jak te pole wyglądają. Taki dosyć duży skrót. Więc tak wygląda ta mapa. Z lotu, że tak powiem, ptaka. Wszędzie są wiatraki. Na krańcach. Tu są takie całkiem spore, rozsądne pola. A tu jedziemy do nas praktycznie. Więc może to i jakiś skrót jest. Ha. Tylko pytanie dalej zostaje nierozwiązane. Co my możemy tutaj zrobić z tą marchewką.
która się tak źle zrespiła. Dobra, to zróbmy tak. Zbóż. Magazyn. Nie, magazyn. Warsztat. Tak. Okej. O. Nie, tak chciałem wysiąść i zobaczyć, co się stało z... Aha, to nadal chyba jest pod ziemią. Aczkolwiek może jest ciut lepiej. Zobaczymy, czy da się to wydobyć. No cóż, jak już tak sobie tą grę popsułem. Nie wiem, czy mieliście takie podobne jakieś doświadczenia. Nie ruszę tej marchewki. Dobra. Oddaj kombajn. Czy kombajn, ładowarkę. Dobra, oddało. No to spróbujmy jeszcze takiej machlojki. Budowa, kształtowanie, wygładzenie. Wyrównanie. Coś to zmieniło? Ano nie. Nie jesteśmy w stanie tego podnieść, a super siła. Też nie jestem w stanie tego ruszyć. No to ładnie się tu porobiło. Dobra, to jeszcze taki eksperyment. Dodajmy sobie trochę pieniędzy. Dodajmy sobie plus 30 tysięcy. Okej, i wypożyczmy sobie kombajn do bawełny, ten tańszy. Zobaczmy, czy on będzie w stanie coś zrobić z tą bawełną, którą tutaj wysypałem. Ciekawe, czy on tu się w ogóle zmieści. Najpierw to byśmy chcieli tą taczkę stąd zabrać. No właściwie możemy ją przesunąć. Ha, ja się tu nie zmieszczę. A to nie szkodzi.
staniemy tu. Jak już się bawimy, to się bawimy. Wysypiemy tutaj trochę tej nie do pozbierania. Nieprawdopodobne. Chociaż ten kombajn może od Tylca przyjechać. Dobra, tak nieładnie, ale podjedziemy z tamtej strony. Zobaczymy, czy on pozbiera tą bawełnę z ziemi. Coś z nią zrobi. Dosyć szeroko. To jest potwór. Muszę chyba wycofać tą przyczepę najpierw. No taka zabawa. Tędy wyszedł, tędy wszedł. Co tutaj stoi? O! A skąd się tutaj wzięło? What the fuck? Niech skonam. Chyba muszę ten film obejrzeć jeszcze raz. Skąd to tutaj się wzięło? O Jezu. Słuchajcie. Nie wiem skąd to się tutaj wzięło. Tak to nie chcę. Czy ja się tutaj zmieszczę? Tak. Pod warunkiem, że dobrze wyceluję. Tak. I teraz pytanie tak. Rozłóż kombajn. Włącz kombajn. Jest na dole. Czy on mi to zbierze? Nie. On mi tego z ziemi nie podnosi. Przejeżdża po tym. Tak, traktuję to jak przeszkodę. Okej, to wszystko na ten temat. To kombajna się, z kombajnu się pozbywamy. No i prawdę powiedziawszy, nie mam żadnego narzędzia, które podnosi to z ziemi. Mogę sobie jeszcze jakąś łyżkę wypożyczyć. Jakąkolwiek do ładowarki teleskopowej i zobaczyć, czy ta łyżka coś ruszy. Jest jeszcze inna opcja, bardzo ciekawa. Weźmy przenośnik taśmowy, na przykład ten. No i zobaczmy. Aha. Tak go nie znajdę.
No, bardzo jestem ciekaw. Czy damy radę? Aha, rozłóż pasz. Pas. Czy damy radę to podnieść? No dobra, włącz. Nie, zupełnie tego nic nie bierze, słuchajcie. Jak tą bawełnę podnieść, to teraz nie wiem, naprawdę. Łopata tego nie bierze. W skupie tego nie biorą. Mam wózek bawełny, którą zebrałem i której nie mogę sprzedać. Wiecie co? To jest dramat. Okej, kochani, na dzisiaj to chyba będzie wszystko. Jakbym na coś wpadł, to dam wam oczywiście znać. Ja myślę, że my to załatwimy w ten sposób, że zwyczajnie policzę to tak, jakbym tą bawełnę sprzedał, czyli jeśli ona kosztuje, jak się patrzy, to po prostu jest dramat. Jednak nie można tej bawełny sprzedać i taka piękna maszynka do zbioru bawełny okazała się zupełnie bez sensu. Po prostu weźmiemy tą cenę 2380 78 za 1000 litrów i zobaczymy ile. Zobaczymy, ile mamy tych litrów, tak naprawdę. I wyliczymy, ile ona by kosztowała w skupie i sobie dodamy. No dobra, bo tak jak mówię, nie możemy tej bawełny niczym pozbierać. Tak, tą maszynkę to byśmy mogli z powrotem oddać. Taśmociąg tego nie bierze. Taśmociąg tego nie bierze, łopata tego nie bierze, a łopata wszystko bierze. Ale tego nie. Tego nie bierze. Tego nie idzie nigdzie wysypać. Pam, pam, pam. No to po prostu taki tutaj problem mam. I spróbujemy zrobić tak, że jeśli ja tą przyczepę sprzedam razem z tą bawełną, posiadane przedmioty. Ona jest tu. No bawełna jest. Sprzedaj. No koton, bo ona jest właśnie na bawełnę. Sprzedano. Tak? To nie mam. 3500 dostałem. I bawełnę leżącą. Tak, i bawełnę leżącą. No dobra, kochani, to
że tak powiem, posprzątamy po tym odcinku. Tu macie przykład, trochę długi, bo godzina półtorej, że jednak takie mody mogą wnieść jakiś problem. To odstawimy do magazynu. Chociaż niepotrzebnie, bo ja nie będę tego save'ował. I w następnym odcinku zrobimy sobie takie rozliczenie. Ok, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. I cóż, jak widzicie, no nie wszystko idzie zgodnie z planem, ale to taka nauczka na przyszłość. Dzięki, cześć.